Moje zadanie będzie takie, żeby dzisiaj powiedzieć do Państwa kilka praktycznych słów na temat tego, jak tworzyć kontrakty dla projektów agile'owych. Ja przez znakomitą część mojej tak zwanej kariery pracowałem oczywiście pewnie jak większość z Państwa dla projektów, które były realizowane waterfallowo, ale potem systematycznie przeskakujemy na tą filozofię, metodę czy metodologię, chociaż chyba to nie jest najlepsze określenie związane z agilem. Więc opowiem Państwu, jakie jest moje doświadczenie w tym zakresie i co Państwo, podpisując umowy w tego typu projektach, na co Państwo powinni zwrócić uwagę, co mi się wydaje, że jest istotne. To oczywiście siłą rzeczy jest, nie będzie wszystko, co mogę Państwu powiedzieć, bo mamy okrojony czas, ale mam nadzieję, że też kwestie, które nie poruszyłem, będziemy mogli poruszyć po samej prezentacji i na spokojnie porozmawiać już albo w kuluarach, albo podczas stolików, okrągłych stolików. Dobra, więc zaczynajmy teraz kwestie merytoryczne. To jest krótka informacja, z której sobie Państwo zdają sprawę. To jest dosyć wymowny slajd, który pokazuje, jak to jest z tymi wdrożeniami, które są realizowane. To są informacje, które pochodzą z Chaos Research 2012 rok, więc może to nie jest super aktualna informacja, ale mimo wszystko cały czas jest wymowna. 39% wdrożeń informatycznych kończy się sukcesem. 43% to są problemy. To są problemy, które wynikają z różnych przyczyn. To są problemy związane z brakiem odpowiedniej analizy, że komuś się wydawało, że dostanie huśtawka, dostał hamak, że troszkę źle oszacowaliśmy czas, trochę źle oszacowaliśmy koszty i generalnie nam się fatalnie współpracuje. Natomiast 18% to jest absolutna porażka. Czyli jak sobie zestawimy 18 i 43, to nam wychodzi no niespecjalnie różowy krajobraz tego, co się dzieje w ramach wdrożeń i czym to może pachnieć z punktu widzenia czysto prawnych konsekwencji, czyli jeżeli nam się wdrożenie, mówiąc krótko, wysypuje, tak? Wtedy najczęściej są telefony do prawników i jest pytanie, co robić. A co robić, to oczywiście zależy od tego, jaką mamy umowę. Trochę ponad 50% to jest parametr, który wskazuje, że te problematyczne wdrożenia albo te wdrożenia, które się nie udały, to ponad w połowie przypadków one się nie udały z bardzo konkretnego powodu. Znaczy strony nie były sobie w stanie jasno powiedzieć, o co my się tak naprawdę umawiamy. Znaczy, to się wydaje rzecz dosyć zasadnicza, nie tylko w umowie wdrożeniowej, tylko w każdej umowie cywilnoprawnej, jaką mamy w polskim systemie prawnym i nie tylko, tak naprawdę o co nam chodzi, znaczy co my chcemy zrobić. Natomiast jest to dosyć trudne, o czym Państwo pewnie wiedzą znacznie lepiej ode mnie, przy trudnych, skomplikowanych, wdrożeniowych projektach. Znaczy mniej więcej wiemy, co tam chcemy, tak? Wiemy, jakby to miało działać i żeby klient był oczywiście fenomenalnie zaspokojony, tylko że diabeł tkwi w szczegółach, natomiast jeżeli szczegóły są warte dużych pieniędzy, to może być problem. To są problemy, które się pojawiły ostatnio na rynku światowych wdrożeń. To są kwoty opiewające na wezwania do zapłaty, tudzież już roszczenia zgłoszone do sądu, związane z tym, że konkretne wdrożenie konkretnego systemu informatycznego się nie powiodło. Oczywiście to są kwoty dosyć astronomiczne, aczkolwiek uzasadnione z punktu widzenia najczęściej zamawiającego, czasami uzasadnione również z punktu widzenia sądu, który uznaje, że rzeczywiście to roszczenie ma sens, tak? Że odszkodowanie, jakie powinno zapaść, winno być w takich rejestrach. To są gigantyczne kwoty. Stan Kalifornia przeciwko SAP 250 milionów, stan Nowy Jork przeciwko SAIC 500 milionów, Avon przeciwko SAP 125 milionów. To akurat tak się złożyło, że SAP ma taką dosyć mało szczęśliwą rolę, ale akurat takie dane zostały podane w tym źródle. To pokazuje, że skala problemu może być zasadniczo duża. I koszty prawne, biorąc pod uwagę to, co się może stać, jakie roszczenie może być zasądzone, są naprawdę znikome. I warto mieć na uwadze. To są oczywiście przypadki międzynarodowe, bo jak widzicie Państwo, to się dzieje w Kalifornii i w Nowym Jorku, ale
Nie wiem, czy kiedyś doczekamy takich sytuacji na rynku polskim. Pewnie takich, może aż takich nie, ale jeśli nawet to by nie była kwota wyrażona w dolarach, tylko w złotych polskich, to cały czas robi gigantyczne wrażenie i warto to mieć na uwadze. Moje doświadczenie z projektami agile'owymi i z umowami, które piszę dla agile'a, ono zasadza się na przepracowaniu mentalnie pewnego nowego podejścia do umów IT. I wydaje mi się, że nikt z prawników, którzy nie przepracuje takiego podejścia w swojej głowie, nie będzie pisał tych umów dobrze, ponieważ on nie do końca będzie w stanie pogodzić się z filozofią tychże umów. One wymagają trochę innej filozofii pracy prawnika, trochę innej metodyki pracy prawnika w ramach tych kontraktów. Bo w sumie rzecz jest prosta, jeśli chodzi o umowy wdrożeniowe. Pasowałoby się umówić na to, co chcemy zrobić, chociaż tu oczywiście pojawiają się już gigantyczne schody. Pasowałoby się umówić, jak to chcemy zrobić. Czyli już mniej więcej wiemy, co, tylko teraz musimy sobie powiedzieć, jak. A trzecia rzecz, która zawsze występuje w umowach waterfallowych i zawsze w umowach waterfallowych poświęcany jest jej największa ilość stron papieru. Podczas samych negocjacji również to zajmuje najwięcej czasu. To jest dosyć wymowne, jeśli chodzi o projekt waterfallowy. A co, jeśli nam się nie uda? Czyli my już podczas negocjacji zakładamy, ok, no to się prawdopodobnie wysypie. To się prawdopodobnie wysypie, więc my musimy być kryci. Mówi klient, prawda? Więc zróbmy tak, żebyśmy byli kryci. Czy to jest zamawiający, czy to jest wykonawca. No fantastycznie, po prostu napiszmy kolejną umowę waterfallową i chrzanić to, czy się uda projekt, czy nie, ale na pewno będziemy kryci. Więc jest pytanie, czy my nie musimy sobie filozoficznie przepracować pewnego podejścia, że to nie chodzi o to, żebym ja zmaksymalizował państwo bezpieczeństwo, bo ja mogę je zmaksymalizować no, prawie do 99-98%, tylko ta maksymalizacja państwa bezpieczeństwa nie daje gwarancji, że się projekt uda. Bo to, że sobie zapniemy gigantyczne kary umowne, że sobie wpiszemy model waterfallowy, gdzie będą bardzo proste schodki, które przechodzi jeden w drugi, tak? Gdzie współdziałanie będzie teoretycznie żadne, tak? Gdzie my jako zamawiający powiemy, no dobra, drogi wykonawco, podpisałeś umowę, to się martw, masz 10 czerwca przynieść system, jak nie przyniesiesz, to masz problem. Czy my nie możemy, czy nie powinniśmy odejść od tego sposobu myślenia, bo w umowach agile'owych tak naprawdę najistotniejszy jest ten drugi punkt, który mówi, jak to chcemy zrobić. Czyli nie to, jak zabezpieczyć nasze, mówiąc kolokwialnie, tyłki. Nie do końca jeszcze wiemy, co to ma być. Mniej więcej wiemy, co to ma być. Wiemy, jak to ma działać, wiemy, jakie mieć funkcje, no ale siłą rzeczy to są skomplikowane wdrożenia, więc nie możemy na ten dzisiejszy czas zamrozić sobie tej analizy i powiedzieć, że to ma wyglądać dokładnie tak, linijkę do linijkę. Natomiast co możemy na pewno zrobić? Możemy tak ustawić nasze parametry współpracy, które w znacznie większym stopniu zmaksymalizują szanse projektu. Czyli my sobie poustawiamy procedury, w jakich mamy działać. Powiemy sobie, jak mamy działać. To jest ten element umów waterfallowych, który jest najbardziej traktowany po macoszemu. No ma być jakiś tam zakres współdziałania. Strony sobie ten zakres współdziałania określą w załączniku. Są takie umowy, że jest załącznik, patrzę do załącznika, a w załączniku nie ma nic. Znaczy jest załącznik, podpisany załącznik numer X do umowy Y, zakres współdziałania nie wypełniliśmy. Tak wyszło. No był oczywiście wir walki, jedni z drugim się przerzucali, no robiliśmy, wdrażaliśmy, no ale w jakim zakresie mieliście współdziałać, bo to jest krytyczny parametr, szczególnie przy umowach o dzieło, w jakim zakresie mieliście współdziałać? Nie no, zapomnieliśmy, bo dopóki dobrze szło, to jakoś dobrze szło, potem się pokłóciliśmy i jest ciężko. I tak nie wiemy naprawdę, co myśmy od tego zamawiającego mogli chcieć, co ten wykonawca miał zrobić. To jest super istotne. Czyli my w Agile'u powinniśmy być maksymalnie skoncentrowani na tym drugim punkcie, na tej drugiej kropeczce. Ta trzecia, ona też jest ważna, ale nie fetyszyzujmy jej. Po prostu ustalmy sobie priorytety, co jest dla nas ważne. To, żeby działał system, czy to, żebym ja mógł powiedzieć przed zarządem, albo być może sam jestem zarządem, że no przecież mamy w moje wszystkie gwarancje, jak się posypie, to nic się nie stanie, mamy takie gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe, że na pewno z tego wyjdziemy jakoś cało. Ale będzie system? No nie będzie systemu, nie będzie działał.
No i musimy iść po kolejne wdrożenie i robimy kolejną umowę i robimy kolejne zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dobre myślenie z mojego punktu widzenia. Czasami waterfall się sprawdza przy pewnych projektach, które rzeczywiście są bardzo wyliczalne, bardzo łatwo określić, co w nich się powinno znaleźć. Jakby na początku naprawdę wiemy, co chcemy, żeby w nich było i wiemy to precyzyjnie, ale takie projekty zdarzają się bardzo rzadko, bo wdrożenia nie trwają 3 tygodnie, nie trwają 3 miesiące, tylko wdraża się dosyć długo system informatyczny, więc w czasie się zmieni mnóstwo parametrów. Będą zmienne, trzeba będzie wpisać jakieś procedury zmiany. Taka jest rzeczywistość, tak? No, po prostu czas płynie, zmieniają się parametry biznesowe, my chcemy do tego dostosować system, ale się okazuje, że jak jesteśmy w umowie waterfallowej, to musimy rozpocząć procedurę zarządzania zmianą, a żeby rozpocząć procedurę zarządzania zmianą, to trzeba wypełnić 17 wniosków, poprosić koordynatora umowy, z jednej i z drugiej strony podpisać, potem to zawezwać na zarząd i tak dalej, komitet sterujący, tragedia, tak? Tragedia. To się okaże, że ta zmiana, którą my chcemy zrobić, to już jest nieaktualna, bo już jest kolejna następna, która powinna być wprowadzona zamiast tej. Przedmiot umowy, rezultat produktu, projektu. To jest pewien fetysz osób, które są zwolennikami umów waterfallowych, które mówią, po co mi ta umowa agile'owa, skoro ja za cholerę nie wiem, o co ja tam się umówiłem. No nie mam przedmiotu umowy. Mam tam jakieś funkcjonalności, że to ma działać tak i siak, ale no nie do końca, po prostu do momentu, aż to coś nie zostanie skończone, tak naprawdę nie wiem, za co ja płacę. I to jest mit. To jest mit, na którym grają zwolennicy waterfalla, a który powinien być zwalczany przez te osoby, które wolą realizować projekty w modelu agile'owym. Paradoksalnie może być tak, że my w agile'u znacznie lepiej wiemy, co chcemy zrobić, niż w modelu waterfallowym. Ponieważ mamy naszą wizję produktu, ja tu się posługuję akurat angielskim słownictwem, ale wydaje mi się, że jest bardziej popularne. Mamy product backlog, mamy user case'y, mamy znacznie więcej parametrów, które pozwalają nam określić, co tak naprawdę chcemy zrobić. Nie mamy jakiejś wyimaginowanej analizy, która wydaje nam się, że tam na pewno wszystko jest i tam na pewno wykonawca o wszystkim pomyślał. Jak nie pomyślał, to jest jego problem. Nie jest tak. Więc to jest... Ta prezentacja między innymi ma służyć temu, że chciałbym ten mit spróbować obalić. Znaczy nie można sobie dać wmówić, że jak będziemy coś robić w agile'u i będziemy pisać umowy agile'owe, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, o co się podpisujemy i za co płacimy. Otóż prawdopodobnie będziemy wiedzieli znacznie lepiej niż w przypadku umowy waterfall. Przypomnijcie sobie Państwo ten parametr 50%. 50% historii się nie udaje, ponieważ okazało się, że przy wspaniałych umowach waterfallowych, gdzie jest teoretycznie analiza, są wszystkie specyfikacje wymienione, tak? Czyli teoretycznie wiemy, co mamy zrobić. Mimo wszystko powód, te 50%, to jest to, że jednak na końcu się okazało, że ta analiza kompletnie odbiegała od naszych oczekiwań. Więc tak naprawdę agile'em nie ryzykujecie nic. Przynajmniej znacznie mniej niż się wydaje. Bo czy to będzie waterfall, czy to będzie agile, tak samo możemy upaść na tym, że tak naprawdę to, co nam się wydawało, że chcemy zrobić, to nie jest tym, co się w efekcie na samym końcu objawiło. Tylko, że przy agile'u mamy znacznie krótsze iteracje, możemy łatwiej kontrolować proces i rezultat, możemy łatwiej wyjść z umowy z znacznie mniejszym kosztem niż przy waterfallu, bo przy waterfallu możemy spróbować wyjść z umowy, ale to z reguły będą gigantyczne koszty. To będą odstąpienia od umowy, dla wykonawcy właściwie jedyny wyłączny przypadek w momencie, kiedy udowodnimy, że zamawiający z nami nie współdziała, a udowodnimy mu wtedy, jeżeli mamy jasno określone kryteria, w jakich zamawiający ma z nami współdziałać. A może się okazać, że ten załącznik o współdziałaniu nie mówi nic, albo mówi ogólnikowo o tym, co ma być robione. Natomiast w przypadku agile'a, jeżeli dobrze zapiszemy umowne prawo odstąpienia od umowy, to naprawdę jest duża szansa na lepszą kontrolę, na lepsze zarządzanie ryzykiem i na znacznie mniejsze koszty w przypadku, gdyby się coś odpukać nie udało. No i zawsze zostaniemy z czymś, co działa. Coś z tym możemy zrobić, tak? Bo każdy efekt naszej małej iteracji, naszego małego sprintu, to jest coś, co ja mogę biznesowo wykorzystać. Przy waterfallu tak nie jest.
mogę zostać z kupą gruzu i nic z tym nie zrobię, nawet tego nie sprzedam, bo się okaże, że mam problemy prawne autorskie, bo nie kupiłem odpowiedniej ilości licencji. Więc to jest coś, o czym chciało, żeby państwo pomyśleli, albo pewnie już o tym myślicie. Ten mit, który moim zdaniem jest często podnoszony przez zwolenników tych umów kroczących, czyli umów waterfallowych, tak? Ja wiem, co chcę, ja to sobie opisałem i to mi się na końcu umowy na pewno zrealizuje. A jak się nie zrealizuje, to będzie problem. To, co pomaga określić, co tak naprawdę chcemy, to jest kilka dokumentów, które powinny zostać stworzone, kiedy podpisujemy umowę agile'ową. Taki pierwszy dokument podstawowy to jest wizja produktu. Czyli tak naprawdę bardzo nadrzędne i bardzo wysokopoziomowe korzyści, jakie ma nasz projekt, produkt przynieść. Tak? Tam się nie wdajemy w specjalne szczegóły, ale musimy przynajmniej wskazać, do czego to ma służyć i jakie ma to realizować korzyści, kto ma być klientem końcowym i co my mamy tym samym biznesowo uzyskać. Co bym zalecał? Zalecałbym to, żeby opracować to przed startem negocjacji, bo to będzie wasz punkt odniesienia do negocjacji. My musimy to wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem fazy negocjacyjnej. My już dobrze, może za dużo powiedziane, my już znacznie lepiej niż mniej więcej wiemy, co to ma być. I to pomoże zespołom negocjacyjnym kształtować postanowienia samej umowy. Żeby się nie okazało, że podczas samych negocjacji dopiero rozmawiamy o wizji projektu, o wizji produktu. Bo wtedy te negocjacje potrwają nam znacznie dłużej, bo ta wizja siłą rzeczy będzie krótsza, bliższa ciału koszula, tak. No, zamawiający będzie chciał mieć gigantyczną wizję, wykonawca może trochę mniej gigantyczną. No, to się rozciąga w czasie i powoduje, że rzeczywiście wpadamy w jakiś niepotrzebny negocjacyjny kocioł. To, co bym zalecał, mieć to przygotowane w szufladzie na biurku przed rozpoczęciem fazy negocjacyjnej. My już tak naprawdę więcej niż mniej więcej wiemy, co chcemy. To jest duża przewaga. Jaka powinna być forma takiego czegoś? To jest załącznik do umowy. Dopnijmy to sobie potem do umowy. Będziemy mieć punkt odniesienia, referencję do innych postanowień. Kiedy ktoś będzie w umowie przytoczył postanowienie, co miało zostać zrobione albo jaki miał być rezultat, zawsze warto spojrzeć w coś, co jest wizją produktu, co pozwoli nam ten rezultat złapać, tak? Zobaczyć, czym on tak naprawdę miał być, albo jakie miał funkcje spełniać, funkcjonalności pod względem projektowym czy technicznym i tak dalej. Product backlog to jest już oczywiście może nie tyle znacznie poważniejsza sprawa, bo każda ze spraw jest dosyć poważna, natomiast ona się wydaje być z punktu widzenia prawnika, tutaj trzeba już wykonać znacznie więcej pracy, żeby to rzeczywiście zaczęło działać w Agile'u rzeczywiście dobrze. Tu już mamy pierwszą zmianę w stosunku do tego, o czym mówiliśmy slajd wcześniej, czyli product backlog to możemy sobie rzeczywiście poustawiać w ramach samych negocjacji. Może być przed, może być w trakcie. To już nie jest krytyczne, żebyśmy byli już, mówiąc kolokwialnie, zbacklogowani przed rozpoczęciem rozmów z naszym wykonawcą. Możemy to próbować ustalać wspólnie podczas negocjacji, byleby one się nie przeciągnęły na jakąś nieskończoną liczbę dni czy roboczo godzin, ale wydaje się, że podczas negocjacji jesteśmy w stanie to zrobić. Do samej umowy, i to są te postanowienia, znaczy te wskazania slajdu, na które chciałbym, żeby państwo zwrócili szczególną uwagę, kiedy wskazuję na slajdzie, że coś w umowie się powinno znaleźć. To jest między innymi zobowiązanie wykonawcy do oszacowania nakładów oraz czasu, jakie będą potrzebne do realizacji poszczególnych user case'ów. I niech się znajdzie w tej umowie oświadczenie, że takie szacunki będą dokonywane ze starannością należytą, że one będą dokonane w dobrej wierze, na racjonalnych podstawach, żeby one nie były brane naprawdę bardzo in abstracto. To muszą być realne szacunki, bo te realne szacunki to jest element naszego zarządzania ryzykiem, bo możemy coś oczywiście wyszacować na jakąś kosmiczną kwotę, ale po co, skoro potem tego nie zrealizujemy i nam się cały projekt posypie. Więc niech wykonawca zrobi te szacunki, ale niech je zrobi odpowiednio i zapnijmy do umowy w tym zakresie należytą staranność, która jest, to jest zapis czysto prawny, który narzuca na wykonawcę pewien standard wykonania tychże szacunków. Właściciel produktu, czyli product owner, powinien dokonać priorytetyzacji. Podobnież jak
w kropeczce poprzednio, rzetelnie, starannie, racjonalnie. Jakby odbiegając od samego slajdu, my musimy sobie, to jest być może najtrudniejsza historia w całym modelu agile'owym, że my musimy sobie trochę zaufać. Czy jedna i druga strona muszą wyjść z założenia, że chcemy zrobić coś dobrego, chcemy zrobić coś fajnego, a nie na zasadzie, że ja chcę mieć z ciebie pieniądze, możliwie małym nakładem sił, a ja zamawiający chcę mieć super produkt, możliwie za małe pieniądze. To jest taki dosyć klasyczny waterfall i może się okazać, że on się skończy klęską. Tak jak się kończy klęską znakomita większość takich realizacji. Ostatnia kropka, wyraźne postanowienia umowy. Właściciel produktu nie może zmieniać szacunków realizacji user case'ów przedstawionych przez CZ, to są członkowie zespołu, czyli development team. Jeżeli coś oszacowaliśmy, to się tego trzymajmy. Chyba że wspólnie postanowimy to zmienić. Ale sobie nie szafujmy sobie szacunkami, bo jak się zacznie taka gra, to się może okazać, że my wypatrzymy model agile'owy. Że on będzie czymś, że będzie taką poczwarką, to będzie ostatni slajd, pewnie, który Państwu pokażę, że jakby próba łączenia, weźmiemy trochę waterfalla i weźmiemy trochę agile'a i będzie nam najfajniejsza mowa świata, się z reguły kończy jakąś koszmarną tragedią. W którymś momencie któraś strona puszcza i już jest wtedy bez znaczenia, czy my to podpisywaliśmy w modnym agile'u, czy w staromodnym waterfallu, wtedy już szukamy haków jedni na drugich, skończyło się absolutne zaufanie, no bo myśleliśmy, że co prawda agile jest fajny, bo wszyscy mówią o agile'u, to my też zrobimy sobie agile'a, wpiszemy sobie w nasze szanowne korporacyjne CV, że zrobiliśmy coś dużo agile'owego, ale w sumie róbmy to waterfallem, bo waterfall jest bezpieczniejszy. I tak nawet jak coś by się stało, to zawsze będziemy mieć podkładkę, że jednak mieliśmy ładną, kroczącą, wodospadową umowę, która nas zabezpieczała nasze wszystkie ryzyka. Tutaj trzeba pewną pracę mentalną wykonać. Ja do tego namawiam te zespoły, z którymi ja współpracuję, tak? Trzeba zapomnieć o tym, że zasady współdziałania, z reguły ich nie wpisywaliśmy do umowy. Niech się wykonawca martwi. Jak coś będzie chciał, to nam powie. No, jak chce zapomnieć coś powiedzieć, no to w sumie jego strata, tak. Najwyżej nam odstąpi od umowy. A jak nam odstąpi od umowy, zaczyna się gigantyczny problem. Ostatnia kwestia. Zakres lub priorytet poszczególnych user case'ów nie może być zmieniany, kiedy został już raz przyjęty do realizacji. Czyli jak się już raz na coś zafiksowaliśmy, to się starajmy tego trzymać w przypadku tych naszych małych sprintów, tych naszych mini dziełek. Bo jeszcze jestem Państwu winny jedno wytłumaczenie. Czy umowa agile to jest umowa o rezultat, czy umowa o dzieło? Można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tak mówimy o umowie dziełowej. To jest dzieło. My się umawiamy o jakiś rezultat. Czy to nie jest tak, jak podnoszą zwolennicy waterfalla, że tak naprawdę nie wiemy, o co się umawiamy. Są tam jakieś płynne funkcjonalności, tak naprawdę nie wiadomo, co to ma być. Otóż nie. My się umawiamy o pewien bardzo konkretny rezultat, tylko robimy go sobie w sposób diametralnie inny niż w waterfallu, tak? Inaczej sobie dopinamy procedurę jego powstawania. On powstaje w znacznie krótszych interwałach, iteracjach, w znacznie bardziej zakresie współdziałania między sobą, natomiast to cały czas jest umowa o dzieło. My się umówiliśmy o wykonanie pewnego dzieła, tylko sposób dojścia do tego dzieła jest w umowie zapisany absolutnie inaczej, o ile waterfall nad tym przechodzi z reguły trochę do, mówiąc kolokwialnie, chcemy produkt X i teraz wykonawca jest twój problem, jak to zrobisz. Jakoś to zrobisz. Jak to zrobisz, to dostaniesz pieniądze, a jak nie, to nie dostaniesz pieniędzy. To przy Agile'u jest, chcemy produkt, który ma mniej więcej wyglądać jak X, będziemy do niego dochodzić w taki sposób. Jak nam się w międzyczasie to przestanie podobać, to się pokojowo rozstaniemy, bo mamy zapięte odstąpienie od umowy na różnych jej etapach, bo możemy odstąpić po każdym sprincie, a możemy po cyklu sprintu, możemy po cyklu produktów wpisanych do backlogu. Odstąpienie umowne można, to jest dosyć wygodna instytucja prawna, która pozwala nam dosyć łatwo wychodzić z
z kontraktów wdrożeniowych pod warunkiem, że mamy na to zgodę w ramach negocjacji, że razem chcemy pójść w agile, tak? Czyli razem chcemy mieć gwarancję, że jak coś będzie szło nie tak, że jeżeli współdziałanie pójdzie w kompletnie złą stronę, przestaniemy sobie ufać albo generalnie rzecz biorąc stanie się coś nieoczekiwanego, to zarówno i ty, i ja będziemy mogli łatwo z umowy wyjść pod warunkiem, że mamy dobrze zapisane procedury wyjścia, łącznie z tym, jak się rozliczamy i co robimy z własnością intelektualną, żeby się nie okazało, że ktoś wyjdzie z umowy, tylko że wyjdzie z kodami i z własnością intelektualną. Ja zostanę z górą sprzętu, z którą nic nie mogę zrobić. O tym jeszcze będzie slajd później, ale to jest ta różnica. Sprinty. Sprinty to już jest to, co się zasadniczo różni od starego modelu waterfallowego, czyli musimy sobie jasno określić, jak robimy to coś, co nam się tam na początku tej umowy, w tej wizji produktu, wizji projektu urodziło. Jest jedno wyzwanie, jeśli chodzi o sprinty, bo część prawników ma taką ochotę, żeby te sprinty tak precyzyjnie pozapisywać w umowie, z taką ilością zmiennych i parametrów, że trochę wypaczamy ducha agile'owego, tak, że wszyscy patrzą do umowy i patrzą, czy my to możemy zrobić, czy my teraz to powinniśmy zrobić, a ile to ma trwać, a co ja mam teraz napisać, a jak mam teraz protokół przedstawić, i okazuje się, że jesteśmy bardziej skoncentrowani na umowie, niż na tym, żeby nam wyszedł interes. Więc trzeba być rozważnym prawnikiem, żeby zapisać procedurę sprintową w taki sposób, żeby ona była elastyczna, żeby ona pozwalała dobrze działać biznesowi, a z drugiej strony, żeby była cały czas dyscyplinująca, żeby ona jednak dyscyplinowała dwie strony do wzajemnego współdziałania, żeby ona motywowała do zaufania jedną i drugą stronę. Żebyśmy nie przesadzili z tym, że te sprinty zapiszemy na 34 strony i się okaże, że zabijemy cały duch agile'a. Po prostu zabijemy go procedurami prawnymi. Bo takie rzeczy się zdarzają i wtedy ciężko powiedzieć, że to jest agile'owe. No, ktoś chciał bardzo agile'owo to zrobić, tylko że przeagilił, tak, mówiąc już kolokwialnie, po prostu zapisał to w taki sposób, że już naprawdę trzymać się tych rzeczy, to już nie byłby w stanie nikt, kto myśli biznesowo, tak, dla którego ten rezultat jednak jest ważny. Czyli nie wszystko pakujmy do umowy. Pakujmy rzeczy, które są motywujące, stymulujące, dyscyplinujące, ale bez przesady, bo jak wepniemy wszystko, to się absolutnie nam projekt rozleci. Co umowa powinna określać? No, długość sprintów, czyli musimy sobie to jasno wskazać, tak, 2 tygodnie, 4 tygodnie, 6 tygodni, kwestia negocjacyjna, mi się najczęściej zdarza akurat 4 tygodnie. Jaki rodzaj spotkań w ramach sprintów będzie realizowany? Wyraźne oświadczenie, że długość poszczególnych sprintów nie może być przedłużana, co mi się ostatnio zdarzało w ramach jednego z kontraktów, że przechodziła jedna strona i druga, mówiła, a wiesz co, to tego nie zdążymy zrobić, to weźmy sobie to trochę tam przedłużmy, no to nie czy tego 2 tygodnie, tylko to róbmy to 3 tygodnie. I potem się okazuje, że 3 tygodnie to są 4, za 4 to jest 5, ktoś zapomniał zrobić po sprincie review, projekt się posypał i tego się lepiej trzymać. Napiszmy sobie też, jak będziemy sobie te sprinty rolować, czyli co następuje po sprincie. Czy po sprincie następuje następny sprint, czy mamy tak zwaną pauzę, czyli mówimy sobie, ok, chwila oddechu, zobaczmy, gdzie jesteśmy, może komuś się zachce odstąpić, a może nie. Po prostu zobaczmy, gdzie jesteśmy z produktem, żeby się nie okazało, że tak tłuczemy ten sprint jeden po drugim, że za chwilę się okaże, że trochę się zakałapućkamy w tym, co zrobiliśmy i nie będziemy mieli jasnej optyki na to, gdzie jesteśmy. Więc czasami dobrze, żeby umowa przewidziała coś na kształt pauzy pomiędzy jednym sprintem a drugim. Ona nie musi być pomiędzy każdym sprintem, bo to byłoby chyba trochę za dużo, ale powinna być pomiędzy tymi sprintami, które graniczą jakieś zasadnicze milestone'y, mówiąc z angielska. Kto opracowuje sprint backlog? Co do zasady, taki sprint backlog wsadzamy do załącznika, do umowy, żeby już strony nie musiały myśleć, a jak się ten sprint backlog robi, a jak on powinien wyglądać, bo biorąc pod uwagę, że to jest sprint, czy to jest szybko, to jakby jeszcze jedna ze stron musiała myśleć o tym, dobrze, to ja teraz muszę jeszcze przygotować sprint backlog, no to lepiej poddajcie mu formatkę pod nos, niech on tylko ją racjonalnie i rzetelnie wypełni. Natomiast niech umowa będzie narzędziem, które pozwoli mu lepiej współpracować jednej i drugiej stronie, a to narzędzie, żeby było dobre, powinno ułatwiać życie biznesowi. Taki załącznik to życie biznesowi ułatwia.
Definition of done, największe wyzwanie prawników, jeśli chodzi o agile. Bo to są te kryteria, które mają przesądzić o tym, że coś zostało zrealizowane tak, jak należy. A jest absolutna sól negocjacyjna, absolutna sól agile'owa, największa ilość roboczo godzin, jak to będziemy zapisywać, jak to będziemy konkretyzować, co to jest definition of done, kiedy to zostało zrealizowane, a kiedy nie, a co z tymi elementami, user case'ami, które nie spełniają definition of done, czy przerzucamy je do kolejnego sprintu, czy mamy jakiś osobny sprint, który będzie takim jednym wielkim workiem dla wszystkich rzeczy, których się nie udało zrealizować. To jest zasadnicze wyzwanie. Z mojej perspektywy jedna z najbardziej istotnych kwestii z prawnego punktu widzenia, ale też z biznesowego punktu widzenia, bo to w sumie na jedno wychodzi w tym momencie, do zapisania w umowie. Dobrze określić parametry tego pojęcia. Modelowo to mogą być na przykład kryteria, element, user case, przedpomyślnie testy. I te testy mogą być różne, to się już na nie umówicie, jakie te testy mają być. Cała konieczna dokumentacja została zgromadzona. Są odpowiednie standardy kodowania. Jeżeli dany element spełnia te kryteria, ich może być więcej, to jest kwestia do waszej negocjacji, uznajemy, że coś jest DOD, tak? Czyli definition of done jest zrealizowane i możemy to odbierać. I jak to już odbierzemy, to umarł w butach. To już jest odebrane, bo to jest mini dziełko, a jak się mini dziełko odbierze, czy całkiem ogromniaste dzieło, to jak się odbierze, to umarł w butach, trzeba zapłacić. To jest taki argument na to, że waterfallowcy twierdzą, że jejku, tam nie wiadomo, co odbieram, czy tam kiedy mam płacić i tak dalej, że zawsze się mogę wymiksować. Nie, jak już odbierzesz takie mini dzieło, to odebrałeś w ramach rygoru kodeksu cywilnego, czyli jak odebrałeś, to musisz zapłacić, a nie, że no tak, no mini dzieło odebrałem, ale nie odebrałem jeszcze całego ogromnego rezultatu, więc ja ci nie zapłacę. Nie, musisz zapłacić. Musisz zapłacić, bo inaczej wytoczę działa cywilistyczne i tak dalej, co oczywiście się nie stanie, bo działamy w formule agile, czy sobie wzajemnie ufamy, jest wspaniała atmosfera, realizujemy przepiękny projekt, nikt nie myśli o tym, żeby się pozywać, tak? Dosyć idealny świat, ale należy do niego dążyć. Inne kwestie, na które chciałem zwrócić Państwa uwagę, obowiązki Scrum Mastera wobec definition of done. Powinien pilnować, żeby rzeczywiście wszystkie user case'y, jakie nam wiszą w danym sprincie, zostały zweryfikowane z definition of done, czyli rzeczywiście nie okazało tak, że coś tam podebraliśmy, ale cholera wie, czy to kryteria spełnia, czy nie. To niech to będzie jego odpowiedzialnością. Niech to będzie jego sprawą, żeby to rzeczywiście zostało wszystko zweryfikowane. Po prostu ktoś to musi zrobić. To padło na Scrum Mastera. To może być ktoś inny, ale akurat moje przyzwyczajenie wskazuje, że dobrze, żeby to był on. Oczywiście ewentualnie możemy sobie spróbować dopiąć do umowy procedurę rozwiązywania sporów, no bo może się okazać, że wykonawca będzie twierdził, że definition of done jest oczywiście znakomicie zrealizowane, a zamawiający powie, no w życiu nie ma takiej możliwości, bo tutaj testy mi wykazują to i to, i nie ma dokumentacji. No, pół biedy, jak tak jeszcze jest, bo testy czy dokumentacja są bardzo łatwo weryfikowalne parametry, tak? Test mi coś pokazuje, to rzeczywiście mogę pokazać, słuchaj, no to rzeczywiście nie jest definition of done, to nie jest done, to jest undone. Natomiast jak będą trochę bardziej śliskie kryteria, no to może dojść do sporu, więc dobrze mieć w umowie coś na kształt jakiejś procedury eskalacyjnej rozwiązywania sporów, tak? Jeżeli my się kłócimy co do tego, czy coś jest done czy undone, to przekażmy może do jakiegoś eksperta zewnętrznego albo do jakiegoś innego ciała, może w ramach samej naszej umowy, w ramach zamawiającego i wykonawcy, który rozsądzi, tak, czy rzeczywiście jest to zrobione, czy to nie jest zrobione, żebyśmy nie ugrzęźli na tym temacie. Zbudujmy jakąś w miarę sympatyczną procedurę eskalacyjną z tego zakresu. Zakończenie projektu. No oczywiście kolejne wyzwanie, bo to jest coś, co powoduje, że możemy uznać, że wdrożenie zostało zrealizowane, albo że przynajmniej zrobiliśmy to, o co nam chodziło. Może nie do końca kompletnie, ale przynajmniej uznajemy, że w jakiejś mierze to odpowiada naszym oczekiwaniom. Co jest ważne? My musimy sobie, i to jest właściwie krytycznie ważne, my musimy sobie w umowie zapisać, kiedy będziemy uznawać, że produkt albo cały rezultat uznajemy za zrealizowany. I to musi być wielkimi literami jasno wskazane. Strony się umówiły, że produkt zostaje uznany za zrealizowany, jeżeli.
I to jest do negocjacji oczywiście, co będzie po tym jeżeli, ale tak czy inaczej taka formuła się musi pojawić. Ja muszę jasno wiedzieć jako zamawiający, jako wykonawca, kiedy będę mógł twierdzić, że okej, produkt został wykonany, zadanie zostało wykonane, teraz jest payday. Chociaż w przypadku Agile'a wiemy, że ten payday następuje trochę wcześniej. Oczywiście zależy od tego, jakie sobie wybierzemy metody i rozliczeń, tak? Ale musimy jasno wiedzieć, kiedy na tym będzie ten moment, ta godzina X, kiedy uznamy, że dobra, to zostało to zrobione. I o tym bym chciał, to jest coś, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, żeby to zostało jasno w umowie wskazane. To oczywiście jest dosyć trudny punkt negocjacyjny, bo każdy będzie próbował, jedna osoba będzie próbowała to w miarę ślisko pisać, druga osoba będzie starała się to pisać bardzo, bardzo konkretnie, oczywiście zależnie od tego, po jakiej stronie stołu będziemy siedzieć. Ale warto na ten element poświęcić naszą uwagę, a nie machnąć ręką i powiedzieć, dobra, tam mamy fajną procedurę działania, działajmy, no co tam wyjdzie, to zobaczymy. To na końcu to jest pewnie coś, co akurat Państwo z tego sobie doskonale zdają sprawę, że to, co było na początku w naszym backlogu, w naszym rejestrze wymagań, to niekoniecznie musi być to, co jest na jego końcu, bo w związku z tym, że Agile jest taki fantastyczny, że może się zmieniać w relatywnie łatwo, to i mogą się zmieniać te nasze priorytety, więc o tym warto pamiętać, tak? Taki zapis nawet dobrze, żeby był w umowie, że strony złożyły oświadczenie, że one mają tego świadomość, żeby potem ktoś nie wyskoczył, jak Filip Skonek powiedział, że no okej, ale tutaj na końcu tego naszego działania okazuje się, że nie ma tych elementów, które były na początku w naszym świętym worku backlogowym. No nie były, bo zostały zmienione priorytety. I ty masz tego świadomość, że zostały zmienione, bo się na to zgodziłeś. Bo działamy w formule agile'owej. Bo sobie fantastycznie, wspaniale ufamy. Rozliczenia. Bardzo istotna kwestia, oczywiście wielki spór, czy ma być stała cena, czy ma być time and material. Moje przekonanie, najlepiej akurat w przypadku naszej umowy agile'owej, czy tam naszych projektów agile'owych, to można spróbować połączyć. Czy jakąś część rozliczamy w time and material, jakąś część rozliczamy jaką stałą kwotę. Nie byłbym za tym, żeby Państwo ustawiali cały projekt agile'owy pod fixed price, ponieważ fixed price, jak będzie wyłącznie zapięta na agile, bez time and material, to fixed price wypacza agile'a. Znaczy strony wracają do swoich starych przyzwyczajeń. Jest fixed price, to jak będzie fixed dzieło, to my zapłacimy fixed price. I w związku z tym, że to wszystko jest jeszcze trochę nowe i dopiero nam się kształtuje myślenie o tym, jak realizować takie skomplikowane projekty, to jest pewna ciągota, żeby wrócić do naszych starych, dobrych przyzwyczajeń. Więc moja uwaga jest taka, żebyśmy nie fetyszyzowali tutaj tej fixed price, jednak stwierdzili, że time and material ma również swoje plusy. I on w pewnym zakresie może być do umowy agile'owej, a czasami nawet powinien być dopinany. Jest też wada time and material, bo time and material może nie sprzyjać realnym szacunkom wykonawcy. Oni mogą bardzo dmuchać projekt, tak, na zasadzie, o, to będzie kosztowało całą masę pieniędzy, bo to będzie wymagało całą masę godzin. Tylko że pamiętajmy, że nie wychodźmy poza filozofię agile'ową, tak, bo jeżeli rzeczywiście współdziałamy sobie, rzeczywiście ufamy, to nie powinno być tak, że mój wykonawca zacznie mi absolutnie dmuchać swoje szacunki, tak. I mówić, że stary, to będzie kosztowało jakąś koszmarną ilość godzin. Bo to już przestaje być agile, tak? To zaczyna być jakaś hybryda. Czy wyszliśmy z jego ducha, tak? To już nie ma w ogóle współpracy. Już doskonale wiecie, że agile to jest coś, co miało działać wewnątrz firmy, pomiędzy działem R&D a biznesem, tak? To nie miało działać na linii firma X, firma Y, gdzie to zaufanie rzeczywiście może być trochę mniejsze, ale jednak to zaufanie musi być. Znaczy bez niego trochę trudno, przecież można być najlepszym prawnikiem świata, zbudować tego rodzaju kontrakt. Bo ten kontrakt się zasadza na waszym zaufaniu. Jakby to nie brzmiało gołosłownie, tudzież trochę jak banał, to tak w tym przypadku jest. To trzeba sobie zaufać, bo tylko wtedy możemy coś takiego zrealizować. Odpowiedzialność. Szalenie istotna kwestia. Oczywiście bardzo relatywnie prosta i prostsza przy waterfallu, bo tam mówimy, jest produkt, jest czas,
Zrobisz na czas, będą pieniądze. Nie zrobisz, będziesz odpowiedzialny. I będą kary umowne, różne kosmiczne kary umowne, czasami przekraczające wartość projektu, które nomen omen można spróbować oczywiście obalić w sądzie, bo nie mogą być kary niewspółmierne do wysokości projektu, ale mimo wszystko, jeżeli nawet są mniejsze niż wartość projektu, to mogą być coś dolegliwe. Więc odpowiedzialność przy Agile'u, ważna kwestia. Dosyć charakterystyczna kwestia przy projektach Agile'owych to jest pytanie, czy my, jeżeli my, czyli zamawiający wykonawca, będziemy ze sobą tak fantastycznie współpracować, że już tak naprawdę nie będzie do końca wiadomo, kto co robi, bo sobie absolutnie ufamy, nasze zespoły się zmiksowały, działamy naprawdę wspólnie, to co jeśli coś się, mówiąc krótko, nie uda, gdzieś się potkniemy, kto ponosi odpowiedzialność? No bo wykonawca powie, że no halo, przecież nie tylko ja robiłem, robiliśmy wspólnie. Więc to jest pewna pięta Achillesowa, na którą trzeba trochę uważać, żeby się nie okazało, że za współpracą pójdzie współodpowiedzialność. Chociaż to de facto jest trochę cena, jaką trzeba zapłacić. To wszystko ma swoją cenę, to też ma swoją cenę, że nam się dobrze współpracuje, że robimy projekt szybko, że my możemy go szybko weryfikować. Może się okazać, że musimy przejąć na siebie trochę tej odpowiedzialności, kiedy nasze zespoły robią to razem, tak? Kiedy my wystawiamy swoich deweloperów, oni wystawiają swoich, wszyscy współpracujemy w jednej wielkiej, fantastycznej grupie. Wtedy nie do końca wiadomo, kto popełnił błąd. I przekrzykiwanie i udowadnianie sobie tego może być relatywnie trudne. Więc trzeba się zgodzić na to, że za współpracą może pójść element współodpowiedzialności. Kary umowne. Kary umowne to już jest trochę jak w waterfallu, trzeba uważać, na co je nakładać i w jakiej wysokości. Bo widzi się kontrakty i agile'owe, waterfallowe, które kładą takie kary umowne i zamawiający jest tak fantastycznie zadowolony, że mu się na negocjacjach udało zapiąć najbardziej brutalne kary umowne świata, że wykonawca nie robi absolutnie nic. Bo jemu się bardziej opłaca nic nie robić, niż się narazić na to, że wejdzie jakieś kary umowne, że on woli od tej umowy odstąpić, albo jej absolutnie zaniechać, niż popaść w jakieś opóźnienia, w jakieś naruszenia danych osobowych, naruszenia własności intelektualnej, czy naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Że uważajmy, na co zapinamy kary umowne, uważajmy na to, że bardzo wysokie kary umowne paraliżują nam absolutnie kontrakt, bardzo wysokie kary umowne fajnie wyglądają na umowie, że mamy za każde naruszenie kwotę X sześciocyfrową, tylko że jak przyjdzie sąd i nas absolutnie wyśmieje, bo powie, że to się nijak ma do ceny kontraktu. I oczywiście sobie mogliśmy zapisać, bo papier jest w stanie znieść wszystko, że tu będzie kara umowna w wysokości 500 tysięcy za każdy dzień opóźnienia, bo to jest tak absolutnie ważny projekt dla nas. On co prawda jest warty 3,5 miliona, karę mamy za każdy dzień 500 tysięcy, ale to wynika z tego faktu, jak bardzo na ten projekt liczymy. To jest oczywiście bardzo przerysowany przykład, ale sąd taki przykład od razu uznałby za aberrację, niewspółmierna wysokość kary do przewinienia. Jest też uchwała Sądu Najwyższego, co prawda jedna, ale trzeba na nią bardzo uważać, która mówi, że jak się odstąpi od umowy, to kary umowne mogą być tylko naliczane za... To możemy tylko naliczyć karę umowną za to, że byliśmy zmuszeni odstąpić od umowy z winy naszego zamawiającego lub wykonawcy. Wszystkie inne kary, jakie naliczyliśmy, się zerują. Czyli naliczyliśmy za opóźnienie, naliczyliśmy za naruszenie danych osobowych, naliczyliśmy za tajemnicę przedsiębiorstwa, naliczyliśmy za naruszenie licencji i odstępujemy od umowy, bo już nie możemy znieść naszego zamawiającego tudzież wykonawcy i okazuje się, że wszystko, co możemy naliczyć, to to, że odstąpiliśmy od umowy, o ile mieliśmy na odstąpienie zapiętą karę umowną. Wszystkie pozostałe kary się zerują i już nie jest tak fantastycznie, że to jeszcze nie tylko za odstąpienie zarobimy, to jeszcze zarobimy za dane, zarobimy za IP, zarobimy za parę innych kwestii. Nie do końca. Jest to jedna uchwała Sądu Najwyższego, ale może być tak, że ta jedna uchwała Sądu Najwyższego, w związku z tym, że jest jedna, nie ma przeciwnej, która by mówiła coś innego, może nam ustawić sytuację mało korzystnie dla nas. Albo bardzo korzystnie, zależy od tego, po jakiej stronie stołu siedzimy. Ważny dokument, który powinien się pojawić na zakończenie takiego projektu, to jest opis produktu, czy product description. Niech wykonawca tego przygotuje, niech go przygotuje ultra precyzyjnie, niech pokaże, co zostało zrealizowane, jakie to coś ma funkcjonalności, jak to wygląda od strony projektowej i jak to się spotyka z wizją produktu, którą sobie napisaliśmy na samym początku.
czy to odpowiada, czy nie. Jeżeli odpowiada, to jesteśmy w domu. Więc ważne, żeby wykonawca tego nie zaniechał. Modele ograniczenia odpowiedzialności to jest raczej standard i te modele są absolutnie takie same w umowach agile'owych, jak i waterfallowych. Oczywiście standardem rynkowym jest to, że ta odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty dwukrotności, trzykrotności wartości całego przedsięwzięcia. Oczywiście z zastrzeżeniem, że są pewne wyjątki od tego, że nie możemy sobie odpowiedzialności ograniczyć za działania, które są zawinione, bo nie możemy kontekstowo, bo na to nam kodeks nie pozwala. I warto pamiętać, że nie ma sensu się ograniczać za takie naruszenia, jak na przykład naruszenie własności intelektualnej, bo roszczenia z tytułu własności intelektualnej mogą być znacznie wyższe niż cała wartość tego kontraktu, bo się okazało, że... Bo się może okazać, że nasz szanowny wykonawca nam dostarczył licencję gigantycznej korporacji amerykańskiej i ona przyjdzie z takim pozwem, że cała wartość naszego produktu to jest przedsięwzięcia naprawdę nic, naprawdę nieistotna. Więc warto ustąpić w jakiejś mierze i ograniczyć odpowiedzialność naszego wykonawcy, natomiast są takie okoliczności, gdzie to ograniczenie odpowiedzialności nie powinno mieć miejsca. To jest właśnie IP, to są dane osobowe, to jest tajemnica przedsiębiorstwa, to są krytyczne parametry waszej firmy. Odstąpienie od umowy, to już będę teraz przyspieszał, odstąpienie od umowy, super ważna kwestia w umowie agile'owej. To musi być, znaczy bez tej instytucji odstąpienia od umownego nie ma agile'a. Po prostu od niej nie odstąpicie. Cywilistycznie, czyli bazując na samym cywilnym kodeksie, odstąpienie nie jest takie proste, jakby się wydawało. Więc musi być, poza odstąpieniem cywilistycznym wynikającym z kodeksu, musi być odstąpienie umowne. I należy dobrze przenegocjować, kiedy możemy odstąpić, na jakich warunkach i jak się rozliczamy. Czyli ile ja płacę tobie, a jakie dajesz mi kody źródłowe, a w jakim te kody źródłowe są w stanie, z jakim ja zostaję sprzętami, a z jakim ty i ile tak naprawdę jeszcze jesteśmy sobie winni. Ponieważ kryteria odstąpienia i okoliczności po odstąpieniu to jest coś, co kodeks pozwala nam bardzo łatwo negocjować. Tutaj mamy absolutnie wolną rękę i to jest też sól agile'a. Kluczowe role, tu będę dlatego szedł troszkę szybciej, bo już wiem, że jestem chyba, mój sprint jest już chyba niestety dobieg końca. Product owner, zakres obowiązków, dyspozycyjność, responsywność można go usunąć tylko z ważnych powodów. Umowa powinna jasno wskazywać, kto nim jest, nadawać mu pełnomocnictwa, ponieważ jego rola jest bardzo zasadnicza, więc on musi, z samej umowy musi wynikać upoważnienie, pełne do działania w imieniu zamawiającego. Scrum Master to jest trochę bardziej elastyczny parametr, bo ja się spotkałem z umowami, gdzie w ogóle go nie ma. Spotkałem się z umowami, gdzie Scrum Master jest z zewnątrz, ale jak jest z zewnątrz, to musimy zadać sobie pytanie, czy nas stać na takiego Scrum Mastera, bo trzeba mu po prostu płacić. Spotkałem się z umowami, że Scrum Masterzy są albo od zamawiającego, albo od wykonawcy. Wtedy jest tylko pytanie, czy mają odpowiednie kompetencje, bo to, że ktoś tam się nazywa Scrum Masterem, to niekoniecznie będzie takim Scrum Masterem w sensie kompetencji, a pamiętajmy, że to nie jest ktoś, kto jest kierownikiem projektu, to jest ktoś, kto jest bardziej trenerem, coachem, mentorem, tak? Takim stymulatorem tego, żeby nam się dobrze współpracowało. Co do zespołu, to oczywiście trochę jak w waterfallu, to są osoby dedykowane, nie powinny być łatwo zmieniane albo tylko z ważnych powodów, powinny mieć odpowiednie kompetencje, zakres doświadczenia, i tak dalej. To jest to, o czym już mówiłem na końcu. Na początku wolałbym przestrzec Państwa przed taką pokusą, że trochę w tym, wyjdzie absolutna hybryda. Wyjdzie hybryda, zakrapućkamy się w projekcie i skończymy waterfallowo, czyli będziemy się ścigać, kto pierwszy odstąpi i kto pierwszy pójdzie do sądu i złoży pozew, roszczenie na kwotę, miejmy nadzieję, mniejsze niż na pierwszych slajdach. Tak? Więc jeżeli już idziemy w agile, to idźmy w agile, spróbujmy sobie zaufać, tak? Spróbujmy wyjąć dobrego prawnika, który zbuduje nam atmosferę agile'ową w ramach realizacji kontraktu, nie tylko od strony jego napisania, ale od jego realizowania. A jak ktoś lubi waterfall, proszę bardzo, też jest do zrealizowania. Pod warunkiem, że w produkcie, w projekcie doskonale wiemy od samego początku, co chcemy. Czasami tak jest. Czasami doskonale wiemy, co chcemy i wtedy nie ma sensu robić agile'a. Czasami jest szybki produkt,
Więc też się nie ma co napinać na jakieś procedury. Ale to jest coś, o czym byśmy pomyśleć przed podpisaniem umowy. I to jest chyba wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć w ramach wystąpienia.